29 kwietnia bez udziału mediów i publiczności odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Suwałk. Jednym z tematów podjętych przez Radę była uchwała dotycząca petycji zatytułowanej Nie dla nowego herbu Suwałk. Żadna z uchwał analizowanych tydzień temu nie poróżniła rajców w ocenie sytuacji tak bardzo jak ta. Oto relacja z dyskusji nad uchwałą w sprawie odrzucenia petycji. Z uwagi na brak możliwości rejestracji posiedzenia przez nas, przepraszamy widzów za jakość materiału. Jest to jedyny dostępny zapis posiedzenia. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Zofii M. Uprzejmie proszę pana Kamila Klimka o potwierdzenie wypracowanej przez Komisję Opinii, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni goście. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia w dyskusji nad petycją Zofii N. dotyczącej zmiany koncepcji naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych wypracowała opinię negatywną, jednocześnie rekomenduje Radzie Miejskiej w Suwałkach podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia tejże petycji. 4 członków głosowało za, 1 osoba była przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy zatem do głosowania według kolejności alfabetycznej. Uprzejmie proszę o włączenie głośników. Pan Bogdan Bezdziecki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Sylwester Kowalski. Jestem za. Pan radny Tadeusz Czerwiński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Romandemeser. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Gablińska. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Gwiazdowska. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Juszkiewicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Mariola Brygida Karpińska. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Karol Kornelok. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Józef Kowalewski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Kwiatkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Kamil Maury. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Niewiecki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Kowowniuk. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Pająk. Jestem za. Dziękuję bardzo. Radny Zdzisław Czerwiec. Jestem za. Pan radny Jacek Roszkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Anna Ruszewska. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Czerwiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Sieczkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Turowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Lech Zborowski-Weichmann. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nieuwzględnienia petycji Zofii N jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę państwa radnych o wpisanie swoich decyzji do imiennej karty głosowania. Przechodzimy do kolejnego 21 punktu porządku obrad w brzmieniu rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji inicjatorów akcji nie dla nowego projektu herbu Suwałk. Uprzejmie proszę pana Kamila Klimka, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o potwierdzenie wypracowanej przez Komisję opinii. Wysoka Rado, szanowni goście. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach, które odbyły się w dniu 21 stycznia oraz 22 kwietnia w dyskusji nad petycją inicjatorów akcji nie dla nowego herbu Suwałk wypracowała opinię negatywną, jednocześnie rekomendując Radzie Miejskiej w Suwałkach uznanie jej za bezzasadną i podjęcie uchwały w sprawie jej nieuwzględnienia. 4 członków głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Bardzo proszę pan radny Jarosław Schabiński, w naszej kolejności pan radny Sławomir. Bardzo proszę. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowna Rado. Ja jestem zaskoczony, że odrzucamy petycję, która faktycznie została zrealizowana, bo przecież wzór herbu został zmieniony.
Czyli z jednej strony wykonuje się to, czego dotyczy petycja, a z drugiej strony samą petycję się odrzuca. Jest tu bardzo wyraźny, no, taki rozdźwięk, brak konsekwencji, tak bym to nazwał. Bo petycja wyraźnie wskazuje, jeżeli się ją przeczyta uważnie, że petycja protestowała... Autorzy petycji, nie petycja. Autorzy petycji protestowali przeciwko temu wizerunkowi i herbu, który znalazł się na insygniach tylko i wyłącznie. I o ile dobrze pamiętam, to są prace nad kolejnymi wersjami insygniów, czyli tamte przestały faktycznie funkcjonować. Więc czemu odrzucamy petycję, którą żeśmy zrealizowali? No to jest zupełnie niezrozumiałe, to po pierwsze. Teraz po drugie, myślę, że sama petycja jest efektem pewnych błędów, jeżeli sięgamy wstecz, tego, w jaki sposób zostały podniesione czy przeprowadzone prace nad zmianą wizerunku herbu. I tutaj no, z jednej strony to jest tak, że rzeczywiście wybrany został, czy heraldyk, który się tym zajmował, jest rzeczywiście człowiekiem, czy był, bo już nie żyje, człowiekiem o wielkim autorytecie. Ale z drugiej strony, jak to mówi właściciel sklepu na moim osiedlu, szuka się szczęścia daleko, ono jest bardzo blisko. I w gruncie rzeczy o wiele ważniejsze było spytanie tych, nie tych, którzy są daleko i ten herb jest dla nich jednym z wielu, ale tych, którzy są na miejscu, doskonale się znają i świetnie sobie zdają sprawę, jak ten herb wygląda. I na moment odchodząc od samej petycji, ja przyznam, że sam dowiedziałem się dopiero w trakcie jakby tego wszystkiego, co stało się po złożeniu projektu, o tym, że jest zachowany herb międzywojenny, herb rzeczywiście o wielkich walorach i estetycznych, i historycznych, i heraldycznych. I mam wrażenie, że warto byłoby w ogóle od początku zacząć pracę nad projektem czy zmianą naszego herbu, żeby rzeczywiście ten herb odzwierciedlał to, co jest w naszej polskiej tradycji najlepsze, a nie sięgał do wzorców, które już dzisiaj odrzucamy. To tyle, jeżeli chodzi o odniesienie do samego herbu. Teraz chodzi o uzasadnienie do uchwały. No to przyznam, że trudno mi się w ogóle z nim zgodzić właśnie z tego względu, że uzasadnienie mówi, że przyjęcie tej petycji jakby powoduje, że w ogóle nie można zmieniać herbu. No to jest niezgodne z samą petycją. Ja uważnie przeczytałem i petycji jest wyraźnie powiedziane, że jest to odrzucenie tego wzoru, który znalazł się na insygniach, to powtarzam jeszcze raz, faktycznie zrobiliśmy. I jeżeli oczywiście ostateczna decyzja należy do Rady Miasta, to przecież nie można odmawiać obywatelom prawa zajmowania się tą sprawą, prawem do tego, żeby się do tego odwoływać. W związku z czym trudno się zgodzić z samym uzasadnieniem, która wyraźnie idzie znacznie dalej niż szli autorzy petycji. Można powiedzieć, że zmienia w jakiś sposób, fałszuje to, co oni chcieli powiedzieć. I to jest kolejny dla mnie argument, żeby tą petycję po prostu uwzględnić, bo jakby, żeby no, wycofać się z tego uzasadnienia, które jest bezsensowne i uwzględnić petycję, która i tak została zrealizowana. Po co więc odrzucać coś, co jest zrealizowane? Okażmy tutaj pewne względy tym, którzy zdecydowali się taką petycję złożyć. To wydaje mi się, że rzeczy najważniejsze, które chciałem powiedzieć, to są wszystkie, tak? Petycja została zrealizowana, dlaczego ją odrzucać? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze będą dwa głosy w dyskusji. Pan radny Sławomir Sieczkowski. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni internauci, mieszkańcy, herb to dobro nas wszystkich. Mieszkańcy mogą wyrażać swoje niezadowolenie z braku konsultacji z nimi, tamtej wersji, która znalazła się na insygniach, braku konsultacji w tak ważnych sprawach jak herb miasta. To czas, żeby suwalski samorząd zaczął słuchać głosu mieszkańców, szczególnie w tak ważnych sprawach. Ja tu absolutnie podzielam zdanie mojego przedmówcy. Petycja została zrealizowana. Ten herb, który znajduje się na insygniach, został wykonany i środki publiczne zostały uruchomione, żeby zapłacić na to, i wiemy, że ten herb nie spełnił praktycznie niczyich oczekiwań i będziemy go zmieniać.
Ja też takim trochę, może nawet niesmakiem, obserwuję taką trochę personalną wojenkę przewodniczącego komisji Kamila Klimka z inicjatorami tejże petycji, ponieważ ta petycja została podpisana przez prawie 2000 mieszkańców. Ja nie wiem, skąd takie stanowisko komisji, które mówi o tym, żeby odrzucić petycję popartą przez prawie 2000 mieszkańców w sprawie odrzucenia tego herbu, który już jest na insygniach, w sytuacji, kiedy my go faktycznie odrzuciliśmy. No nie rozumiem tej sytuacji. Uważamy, że trzeba było tą petycję uwzględnić, bo ona faktycznie została uwzględniona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze głos w dyskusji. Poproszę po zamknięciu dyskusji pana prezydenta o ustosunkowanie się do tego. O głos prosił pan radny Jacek Roszkowski. Za głos, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rado, goście. Ja chciałbym serdecznie przeprosić mieszkańców Suwałk za to, z jakim spektaklem manipulacji mieliśmy tutaj w sytuacji tego herbu do czynienia. Zaczynając od początku, zaproponowany przez władze miasta herb, umieszczony na insygniach władzy, przedstawiony do głosowania, do zatwierdzenia, został większością radnych przegłosowany. Na głosy sprzeciwu mówiące o braku konsultacji, czy też z mieszkańcami, z suwalskim środowiskiem naukowym, władze odpowiedziały, że nie mają takiego obowiązku. Moją propozycję powołania zespołu do opracowania kolejnej wersji herbu nazwano po prostu nawoływaniem do działań niezgodnych z prawem. Zaś głos mieszkańców wyrażono w petycji nie dla nowego projektu herbu skwitowano zamachem na praworządność. No tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, herb Suwałk należy do mieszkańców. Ich zdanie w tej kwestii jest bardzo ważne i to jest niepodważalne. To jest herb mieszkańców. Dziękuję też mieszkańcom za aktywność, bo to dzięki tej aktywności pod wpływem właśnie tego sprzeciwu mieszkańców, radnych, mediów i środowisk naukowych władze zgodziły się na powołanie zespołu do opracowania nowej wersji herbu i odstąpienie od propozycji, która nie spełniała standardu powagi. Petycja mieszkańców tego herbu, petycja mieszkańców nie dla nowego projektu herbu, odniosła swój skutek, więc no tutaj troszkę myślę popełniliśmy błąd, podejmując decyzję odrzucenia tej petycji w komisji, odnosząc ją do nowego projektu, który być może będzie jeszcze wcześniej, a nie do tego, który został umieszczony na insygniach. Być może ta wiedza spowodowałaby, że po prostu byśmy podjęli tą petycję i ją zaakceptowali. Dlatego też w związku z tym, no proszę tutaj o odwołanie się do tego stanowiska pana przewodniczącego i być może właśnie tutaj trzeba ją zaakceptować, tą petycję, bo ona faktycznie się zrealizowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapytam jeszcze, czy ktoś z radnych zechce zabrać głos w dyskusji. Jeszcze za chwilę po tym głosie, panie prezydencie, poproszę pana o głos. Pan radny Kamil Klimek. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, wszyscy, którzy przysłuchują się tej dyskusji, będę chciał się odnieść do tego, przede wszystkim do tych zarzutów, które padły pod moim adresem, ale też do tego, co było przedmiotem dyskusji zarówno na posiedzeniu 21 stycznia i 22 kwietnia. Najpierw 21 stycznia. Szanowni Państwo, tutaj szczególnie odwołuję się do osób, które uczestniczyły w tym posiedzeniu 21 stycznia. Jak sami dobrze pamiętają Państwo, nie była to dyskusja merytoryczna. Non-stop my nie mogliśmy, przede wszystkim non-stop były wycieczki personalne jednego z przedstawicieli autorów tej petycji, czy to do obecnego prezydenta, czy do radnych z ugrupowania Łączą Nas Suwałki. To było poprawianie, zwracanie uwagi członkom komisji, nie tylko z klubu Łączą Nas Suwałki, ale również z drugiego klubu, co do poprawności określania, wypowiadania liczebnika trzechsetlecie miasta Suwałk do tej uroczystości. Naprawdę, ale wtedy padło z ust jednego z członków tego,
tego gremium jedno zasadnicze pytanie. Co tak naprawdę autorzy mają, na myśli? Czego oczekują od nas radnych? Czy istotą petycji jest negowanie nowego projektu Herbu Suwałk, czy negowanie jest tego trybu, w jakim jest procedowana ta zmiana? Szanowni Państwo, pragnę przypomnieć, że obecny na tym posiedzeniu przedstawiciel autorów petycji powiedział wyraźnie, petycja brzmi nie dla nowego projektu Suwałk i nie było żadnej dyskusji. Nie mogliśmy się dowiedzieć, więc w toku prowadzonych czynności uznaliśmy, iż jest to równoznaczne z akceptacją dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę tą całą dyskusję, która się toczyła, gdzie wszyscy podkreślali to, że do tego herbu jesteśmy przywiązani. Ja tutaj się całkowicie ze wszystkimi zgadzam. Ja też jestem przywiązany, posiadam mnóstwo odzieży, gdzie ten herb widnieje i jakoś trudno będzie mi się przyzwyczaić do nowego herbu Suwałk. Ale szanowni Państwo, przede wszystkim dążymy do tego, próby już były przecież prowadzone, dążymy do tego, aby ten herb w końcu był zgodny z prawem. Nie mnie to oceniać, czy mi się podoba, czy nie. Jest od tego powołany właściwy organ. Mówię tutaj o ministrze spraw wewnętrznych i administracji, który to powołuje komisję heraldyczną i to oni oceniają. Szanowni Państwo, my jesteśmy tylko i wyłącznie związani treścią tej petycji i biorąc pod uwagę tą całą dyskusję, jeszcze raz to będę podkreślał, która się toczyła, która nie była merytoryczna, z trudem przyjęliśmy jakąś ścieżkę procedowania. Działamy przede wszystkim na podstawie i w granicach prawa, a więc dążymy do uporządkowania pewnego stanu prawnego. Szanowni Państwo, z wielkim bólem, ubolewaniem przyjmuję to, co się działo. Ja tego nie akceptuję. Nie pozwolę sobie również na to, że pewne słowa, które rzekomo padły na komisji 22 kwietnia, padały z moich ust, a mianowicie, że formułowałem zarzut o treści następującej, że zarzucam młodym mieszkańcom naszego miasta, autorom tejże petycji, zamach na praworządność. Z moich słów takie słowa nie padły. Oczywiście finał tej sprawy będzie. Natomiast, szanowni Państwo, to, co pan Jacek Roszkowski powiedział, wokół tej sprawy było mnóstwo manipulacji. Szczególnie niestety bardzo dużo w ostatnim czasie po Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdzie naprawdę ja nie akceptuję tego typu zachowań. I też troszeczkę nie dziwię się panu Schabińskiemu, panu Sieczkowskiemu, dlaczego tak bronią, bo jakby tutaj pewne powiązania są jasne. Natomiast, szanowni Państwo, to jest dobro wspólne i zróbmy wszystko, aby tę sprawę herbu doprowadzić do porządku. Chciałbym coś Państwu jeszcze zademonstrować. Łączą nas Suwałki, szanowni Państwo, nie wiem, czy to jest widoczne, ale dzieli nas hejt. I niech to będzie też ważny sygnał tej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę o głos. Prosił pan prezydent Sławomir. Bardzo proszę. Ja chciałbym tutaj kilka rzeczy wyjaśnić, bo pan radny Jarosław Schabieński mówi, no przecież my tą petycję uznajemy, nie? Bo nie dla nowego herbu. Ale dzisiaj jest stan taki, że my tego nowego herbu nie mamy. Nadal jest ten herb obowiązujący i ta petycja dotyczy właśnie tego herbu zatwierdzonego przez Komisję Heraldyczną, a przyjętego uchwałą Rady Miejskiej, on nadal w obrocie prawnym funkcjonuje. Taki jest dzisiaj stan. Wobec tego można powiedzieć, ta petycja na dzień dzisiejszy nie została spełniona, bo nowego herbu nie mamy. I po tym po tej całej dyskusji, która przetoczyła się przez Suwałki, przez media, internet, postanowiliśmy uspołecznić proces opracowania tego herbu. Poprosiliśmy również i radnych Rady Miejskiej,
przedstawicieli klubów i nasz ten zaangażowany heraldyk w tym uczestniczył i historycy też, wypracowaliśmy, zdawało nam się, takie rozwiązanie, które spotka się z poparciem Komisji Heraldycznej. Napisałem piękne pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji, wyjaśniając, dlaczego tutaj zmieniamy ten herb, który niedawno został przez komisję przyjęty. Wyjaśniłem, pan sekretarz z heraldykami pojechał i brał udział w posiedzeniu Komisji Heraldycznej. I szanowni państwo, dzisiaj mamy co? Że można powiedzieć, uspołecznienie tego procesu opracowania tego nowego herbu i z tym, co pojechaliśmy do Warszawy, spotkało się z totalną krytyką. Czyli źle pracę ta komisja wykonała. Ten zespół jednak chyba nie wczuł się w intencje czy też w zasady heraldyki na tyle, że po prostu ta nowa propozycja została odrzucona. I dzisiaj mamy taki stan, że obowiązuje ten herb na insygniach, ale nie szliśmy dalej i nie zmienialiśmy chociażby statutu i flag miasta i tak dalej. Chcieliśmy pięknie, to dość szybko, ten proces zmiany tego nieakceptowalnego nowego wizerunku herbu przeprowadzić i dzisiaj mamy taki stan, że nic nie mamy, że będziemy musieli jeszcze pracować i ja nie mam pewności, że to, co narysujemy w kolejnej wersji, że to zostanie przyjęte, nie wiem, po epidemii, za 5 miesięcy, za 10 miesięcy, nie ma pojęcia. Teraz Komisja Heraldyczna nie pracuje i nie ukrywam, że na pewno, tak jak poprzednio, tak samo i to, co nas czeka, nie będzie to taki wizerunek herbu, który pokochają i zaakceptują wszyscy nasi mieszkańcy. No z tym się powinniśmy chyba pogodzić. Czyli konkludując, ta komisja z udziałem radnych Rady Miejskiej, którzy siedzieli przy tym stole w 101, źle wykonała pracę, bo Komisja Heraldyczna tego nie zaakceptowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że dyskusja została wyczerpana. Bardzo proszę, osoby zabierające głos, by koncentrowały się w sposób jednoznaczny swojej wypowiedzi. W tym momencie bardzo proszę o bardzo krótką wypowiedź ad vocem. To wszystko. Bardzo proszę, pan radny Jarosław Schabicki. Ad vocem. Ja zacytuję, bo tutaj sobie otworzyłem właśnie w tym momencie, zacytuję tą petycję. Nie zgadzamy się na nowy projekt herbu zaprezentowany na insygniach. I to mówi petycja. I do tego się odwołujemy. Nic ponadto. A teraz, jeżeli jeszcze mogę, jedno zdanie dosłownie. Najgorszy jest grzech pierworodny. I w momencie, kiedy przyjmowaliśmy insygnia, ja sam mówiłem wtedy na tej sesji, zaczynamy nie z tego momentu, co trzeba. I to, co się dzieje w tej chwili, jest konsekwencją właśnie tego. Zaczęliśmy ze złego momentu. I to tyle. To z tymi konsekwencjami wszyscy musimy się dzisiaj zmagać. A jeszcze do pana Klimka. Ja nie wiem, z kim pan jest powiązany, a ja sobie wypraszam tego typu aluzje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy będzie jeszcze wypowiedź ad vocem? Pan radny Sławomir Sieczkowski. Bardzo proszę tu. Tak, ja chciałem powiedzieć, że pan radny Klimek jest przewodniczącym komisji, bardzo ważnej i bardzo często w pracach tej komisji będzie stykał się z sytuacjami, kiedy poszczególne osoby zadają niewygodne pytania, dochodzą do trudnych, poruszają trudne tematy, ale to nie jest powód, żeby się obrażać albo żeby tych głosów nie uwzględniać. To jest jedna sprawa. Pan prezydent powiedział jasno, ten herb, który jest na insygniach, spotkał się z dezaprobatą nas wszystkich, dlatego pracujemy w tej komisji. Proszę nas nie winić o to, że angażując swój czas staramy się wypracować najlepszy model nowego herbu po to, żeby tą sytuację uratować. Wiemy doskonale, że ta komisja, że wszyscy tak naprawdę razem pracujemy po to, żeby stworzyć herb, który będzie akceptowany przede wszystkim przez mieszkańców Suwałk, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie konsultowali tego z nimi. A skoro to robimy, to znaczy, że tą petycję uwzględniliśmy.
co do stwierdzenia radnego Klimka na temat powiązań moich z kimkolwiek, jestem bardzo ciekaw, co ma na myśli, bo szczególnie on o powiązaniach nie powinien się wypowiadać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Jacek Roszkowski. Dziękuję za głos. Ja pamiętam pracę tego zespołu, który pracował nad nową wersją herbu. Pamiętam, że uczestniczyli w nim suwalscy historycy, heraldycy w postaci pana Filipowicza i też przedstawiciel Komisji Heraldycznej. I dzięki temu zespołowi przedstawiciel Komisji Heraldycznej sporo się o naszym herbie dowiedział. Także ta współpraca powinna być kontynuowana, bo to zapewni nam możliwość, że mieszkańcy nie będą mieli znowu herbu narzucanego siłą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykamy dyskusję. Bardzo krótko pani Anna Ruszewska. Bardzo proszę pani Aniu, króciutko. Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie, bo tutaj kolega Roszkowski mówił, że 2000 mieszkańców poparło tę petycję, a skąd jest pewność, że to są mieszkańcy miasta? I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Przechodzimy zatem, przystępujemy do głosowania. Uprzejmie będę prosił Państwa radnych o przedstawienie decyzji, czy są za, czy są przeciw, czy wstrzymują się od głosu. Bardzo proszę w kolejności alfabetycznej pan radny Bogdan Gwiazdziecki. Jestem przeciw. Dziękuję. Radny Sylwester Kłodowski. Nie mamy głosu. Bardzo proszę pan radny Szczerbiecki. Jestem przeciw. Bardzo proszę. Pan radny Zbigniew Robinowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Anna Maria Gablińska. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani radna Krystyna Gwiazdowska. Dziękuję bardzo. Pan radny Juszkiewicz. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani radna Maria Gablińska. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan radny Kamil Klimek. Pan radny Kamil Klimek. Dziękuję bardzo. Pan radny Karol Korkut. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Jarosław Józef Kowalewski. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan radny Stanisław Kulikowski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Kamil Laury. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan radny Jacek Kulikowski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Jarosław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Józef. Jestem za. Dziękuję. Radny Ścisław Czołomiec. Jestem za. Jacek Moszkowski. Jestem przeciw. Dziękuję. Radna Anna Ruszewska. Jestem za. Dziękuję. Radny Jarosław Skabiński. Jestem przeciw. Dziękuję. Radny Sławomir Moszkowski. Jestem przeciw. Dziękuję. Radny Andrzej Turowski. Jestem za. Dziękuję. Radny Marek Lech Zborowski-Wejchman. Jestem za. Dziękuję. Teraz chwila na policzenie głosów. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nieuwzględnienia petycji inicjatorów akcji nie dla nowego projektu herbu Suwał. Większością głosów za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Swój sprzeciw wyraziło 10. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Wstrzymujących się nie było.